Hamburg. 23 czerwca 2023, kiedy już diabeł przejął wszystko, i kościół, i urzędy. Jesteśmy w najważniejszym miejscu świata, gdzie miała być centrala północy, gdzie skąd wysyłano ewangelizatorów na świat. Mamy tu kościół świętego Piotra. 23 czerwiec 964 rok. Na Lateranie. Na Lateranie zebrali się cesarz, święty papież Benedykt V, Rzymianin, lud Rzymu. Wygnano papieża, bo władza Otto I chciał mieć absolutną władzę nad wszystkim. A wcześniej wybrali sobie Leona papieża i posłuchali Rzymian. Benedykt V został zdegradowany do diakona i wysłany tutaj, gdzie przybył tutaj na to miejsce. Widzimy białe kamienie, bo olbrzymia bazylika zaczęła być budowana w 1245 roku. Biskup von der Lippe, brat Hedwig, prababci polskiej królowej, zaczął budowę tej katedry, która stanęła w miejscu klasztoru świętego Angskara i przy kościele mariackim, drewnianym jeszcze, który fundował w 808 roku cesarz Karol Wielki. Usunięta prawda, dlatego jest tak trudno. Bombardowanie Hamburga było tylko 80 lat temu. Dlaczego? Co to za wojna, kiedy z góry latają samoloty Niesie Maryi? Chociaż ci sprawcy, organizatorzy sobie dobrze żyli i przed bombardowaniem, po bombardowaniu. Spotykało się tutaj władcy świata. Był tutaj w katedrze, która była konsekrowana 18 czerwca 1329 roku. Był polski król z bratem. Miał 17 lat. Kwiecień 1646 rok. W tym czasie ich rodzice ufundowali Karmel we Lwowie. We Lwowie, gdzie otruto, gdzie Żydzi otruli 11 listopada 1673 roku Króla Polski, prawnuka Jana Zamoyskiego, założyciela Zamościa. Był on kuzynem Żółkiewskiego, pradziadka Sobieskiego. Podczas ich życia w Lublinie z 17 na 18 sierpnia 1587 roku w nocy spotkali się Żydzi, podobno wybrali Żyda polskim królem, Saula Wala. A wcześniej, podczas eksodusu Żydów z Hiszpanii 1492 rok,
12 października w Konstantynopolu dali instrukcję, że wykształcą swoje dzieci jako kapłanów i jako lekarzy i przejmą władzę w świecie. Co stało się faktem, bo przejęli władzę i w całym świecie. Posłużyło się do tego pierwsza wojna, druga wojna, ale wcześniej też rewolucja francuska. I dlatego losy polskich królów, nie znamy ich losów. Tak samo jak i biskupów. Bo ci biskupi, co są teraz, to nie są biskupi. To są władcy świata, którzy sprzedali Kościół katolicki. Przestępcy, mordercy. Co jest faktem. Morderca Guzdek, przestępca Guzdek z Wadowic. Kwietnia w 2021 roku dał rozkaz wyszczepienia polskiego wojska. 18 sierpnia 2021 roku, kiedy przestępca Franciszek, morderca, powiedział, że aktem miłosierdzia jest wyszczepianie ludzi w Dachau, zaczęto promować wyszczepianie w wielu językach. 18-letnia Julia z Polski mówi, jak bardzo potrzebne są szczepienia dla obrony, jak oszukano wszystkich młodych. Teraz widzimy, jak to wygląda tu w Hamburgu. 18 sierpnia 2020 roku zaostrzono przepisy sanitarne i ustalono, że Jan Paweł II jest jedynym świętym czasów korony, ich Bogiem. Tak jak wcześniej Bogiem był Mesjaszem narodu niemieckiego zrobiono Adolfa Hitlera. 14 sierpnia 1943 roku wydano dekret. Dzieci musiały się uczyć modlitwy do Adolfa Hitlera. A Adolf Hitler zaczął działać od 1913 roku. Dokładnie 25 maja 1913 roku zaczął swoje występy, malując przepiękne obrazy Matki Boskiej. 25 maja, urodziny Ojca Pio. Urodziny Bronisława Komorowskiego, który jeszcze nie był kapłanem w Pelplinie. Wszystko opanowali. 18 czerwca tutaj w Hamburgu powstał Kościół 19 religii w 2012 roku. Cieszyli się bardzo masoni, spotykając się 29 września na urodziny masona biskupa Jaszkę w największym kościele świętego Michała Archanioła. A Bóg wszystko widzi, Matka Boska też. I ci męczennicy, którzy dzisiaj jest rocznica, jak w klasztorze świętej Magdy Magdaleny, zostali skazani na karę śmierci przez zgilotynowanie. Kara śmierci przez zgilotynowanie otrzymał nasz dziadek 12 lutego 1943 roku w Berlinie w imieniu narodu niemieckiego. Jego jedyną winą było, że podał chleb. W imieniu narodu niemieckiego. Zgilotynowano go 28 kwietnia w 1943 roku. Tego dnia w Warszawie objawiła się Matka Boża, zapowiadając swoje objawienia od 3 maja 1943 roku. Gdzie był Wyszyński? Wyszyński był w Laskach, bo przygotowywał go do tego jej roli jego kuzyn. Wyszyński Andrzej, największy przestępca świata, który skazywał wszystkich na karę śmierci. Organizacja głodu na Ukrainie, akcji Polaka Brać,
111 tysięcy, a właściwie 200 tysięcy Polaków. Niszczenie. W Polsce też. I podczas wojny, i po wojnie. I to trwa do tej pory wedle planów Wyszyńskiego, wedle jego paragrafów. Współdziała razem z Fryderykiem Zollem. Teraz wnuk Fryderyka Zolla, Andrzej Zoll, i jego prawnuk Fryderyk Zoll niszczą dalej ludzi, jako prawnicy. Dobrze się mają. Bogu dziękujmy za księdza Michała Woźnickiego i naszym największym celem, największym o to proszę świętego Benedykta V, świętego ostatniego papieża Piusa XII, który był tutaj w Hamburgu jako nuncjusz papieski kilkakrotnie. Prosimy, Matko Boża Wszechwładna, która objawiła się przy Moskwie 2 marca 1917 roku. Matka Boża, Królowo Polski, Gwiazdo Morza, Święty Papieżu Benedykcie V, Święty Papieżu Piusie XII, Święty Papieżu, Polski Papieżu Piusie X, który zostałeś koronowany 9 sierpnia 1903 roku na papieża. Bóg wszystko widzi. Dziękuję Bogu, że mogę tutaj być. Dziękuję Bogu. I za księdza Michała Woźnickiego, którego Matka Boska nam zesłała, i będzie tam msza święta trydencka. Jutro pielgrzymuje do Tulec. Do Tulec własności rodziny Opalińskich Leszczyńskich, czyli Królowej Polski, Królowa Polski. Dzisiaj mamy urodziny Królowej Francji w Trzebnicy, w rocznicę powstania w Trzebnicy klasztoru cysterek 23 czerwca w 1203 roku. 23 czerwca w 1703 roku urodziła się Maria Leszczyńska, święta Polka, królowa Francji, przez 43 lata.